terrified like 4 minutes ago before you come. Pani Magdo, co w tym roku z wystawą psów? Jak co roku chcielibyśmy wystawę zorganizować. W tym roku miała być piąta wystawa, lubońska wystawa psów rasowych i nierasowych. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czy w tym roku będzie, czy nie. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z Urzędu Miasta w tym roku, tak więc będziemy musieli znaleźć czas na to, żeby znaleźć sponsorów, osoby, które będą chciały ufundować nagrody, upominki, dyplomy, medale, tak żeby każdy mógł cieszyć się właśnie z tej wystawy, tak aby każdy mógł coś otrzymać. Jeżeli w tym roku się nie uda, to na pewno na początku przyszłego roku, w maju, wystawa się odbędzie. Ale będziemy się starać, żeby odbyła się jeszcze w tym roku we wrześniu.